Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się drugi już raz w grze Inscription. I tak, ostatnio zaczęliśmy tutaj przygodę wspaniałą. I co tutaj więcej powiedzieć, no rozpoczęliśmy, gramy dalej. I tak, jestem świadom, że może gra się najlepiej nie obejrzała za pierwszym razem, ale no mówiąc szczerze, ja chciałbym dać jej po prostu szansę jeszcze. Jak na razie, wiecie, dla mnie trochę za wcześnie, żeby jeszcze osądzać się jako skreśloną, więc jeszcze parę odcinków z tego zrobię. Może zacznę się oglądać, jeśli nie, no to trudno. W najgorszym wypadku po prostu zrezygnuję z tego, gdy sam sobie prywatnie ugrywał, ale dobra. Póki co mniejsza o to. Tak, dziś kontynuujemy przygodę tutaj, na planszy. W chałupie jeszcze nie wiem, co mamy robić nadal, ale tak. Ostatnio pokonaliśmy jednego pseudo-bossa, chyba poszukiwacza czegoś tak. A dziś idziemy gdzieś dalej, ale tak. Okej, mamy do wyboru właśnie karty i tutaj jak pierwsza to jest Ferwitz, nie jestem pewien, ale tak, jakaś modliszka. Jej klos to były chyba szpony, czy coś tego typu, albo pazury. Atakują zarówno na lewo i na prawo. Fajne, ale chyba okej, fajne. Pilnująca. Sam. Pełna. Watch to jest jakiś strużujący bullfrog, czyli tak jakaś bykożaba. Skacze na drogę latających atakerów. Okej. I unikająca wydra. Sama się zatapia podczas mojej tury. Okej, w ogóle zobaczymy, że to. Okej, czyli to powoduje, że stwór wroga atakuje bezpośrednio mnie. A to stworzenie będzie sobie żyło i ciągle tłukło. Okej. Tutaj też wolę sprawdzić. Okej, tutaj po prostu atakuje po lewo i po prawo. Ciekawe, chociaż nie jestem pewien, czy to jest dobre. No a tutaj dosłownie tylko atakuje. Cześć, to jest Fendrom, ale mniejsza. A ty po prostu blokuje. Kurczę, wszystkie te trzy wydają się ciekawe, ale co byłoby najlepsze? Wiecie, to jest takie darmowe obrażenia po części prawie, że po prostu nigdy tego nie zniszczą, więc rzućcie to naprzeciwko jakiegoś wielkiego tanka, który ma dużo życia, ale mało obrażeń. Proszę, mam nie zniszczone, chociaż z tych trzech rzeczy chyba wziąłbym najprędzej modliszkę. Jakoś tak. Okej, teraz tutaj jest coś, tutaj jest coś, tu chyba był plecak, jeśli się nie mylę, a tu mamy ognisko. Szczerze, ciężki wybór. Wszystko wydaje się być sensowne, chociaż najprędzej chyba byśmy poszli do plecaka po jakieś przedmioty. No, chyba, tak, plecak będzie chyba najlepszym wyborem, bo i tak nic nie mamy, więc bierzemy plecak. I co my tu dostajemy? Okej. Podmuch z tego może podnieść twoje stworzenia w powietrze. Nawet jeśli tylko naturę. Jej krwawienie dostarcza 3 krwi. Możesz zignorować meczenie, chyba coś tego typu. A to już znamy. Wiecie, to tutaj takie podrzucenie fajne, ale wziąłbym tą kozę może. Okej, jeśli uznasz, że to jest konieczne, możesz pociąć jedną z moich kart przy użyciu tego czegoś. Okej, i tutaj wyrywanie zęba, czy dodatkowa koza? A w ogóle patrzcie, jak fajnie oczkami wodzi, tam gdzie patrzymy. To ciężki wybór. Ta koza wydaje się trochę smutna, ale mniejsza. Czując się przeciążonym, wystarczająco obciążonym z 3 pełnymi przedmiotami, wyruszyłeś nadal, czym dalej w sumie. Tak, no dobra. Kolejne wyzwanie, jakaś piękna czaszka, jakieś starcie i co dostajemy na początek? Chyba ostatnio zdobyliśmy.
Men Lives. A, no tak, po poświęceniu to nie giniej. Ej, to mamy tutaj prawie że idealne rozdanie. Nawet bardzo idealne. Aha. Dobra. To patrzcie, co robimy. Tą modliszkę, więc... Fuj, pająk. A więc tak, z modliszką może poczekamy chwilę. Ale tak, patrzcie. Rzucamy to, wiewiórę. Rzucamy to. Kładziemy to. I teraz tak. Poświęcamy to. Halo, co się z tym stało? A z modliszką poczekam. Przy okazji, co się z tym stało, bo... Nagle lata, nagle zadaje obrażenia. Okej! Niby tak, 2-2, ale... Wow. I tak, mamy jedno poświęcenie. Weźmy wiewiórkę na wszelki wielki. A, zobaczmy, co się stanie teraz? A, pokażę poświęcenie to, co zmienia... Tryb. Okej. Okay. I okej. Okay. Zaraz zobaczymy też, jak to działa do końca. Ciekawe. River Snapper, o tak, tego mi było trzeba. Wiewióra. Znowu to. I wiewióra. I tak. A, to jest latający River Snapper, no tak. Zapomniałem o tym, że on teraz sruwa se. Ale i tak, wow. Ciekawe. Co prawda, dzieciaka 13 straciliśmy. Tu mamy dwóch, którzy znikają. I tak, nie mam teraz poświęceń, to... I tak zaryzykuję z tym. To ja. Okej. Okay. Fajnie, że to ty. O, i tak, teraz... No, w sumie patrzę, ona też dwa razy uderzy nawet tam. Ciekawe. A dobra, a! Dopiero teraz zauważyłem, że to coś lata. Ojej, to wiecie co, nie mogliśmy wybrać lepszego miejsca dla modliszki. Nie da się tam tego zniszczyć dosłownie w żaden sposób. Total misplay, okej. Okay. Ale patrz, nie da się tego całkowicie zniszczyć. Okej. Okay. Ale z drugiej strony, to też nie zniszczy na modliszki, więc modliszka może pomagać i... Na luzie wygraliśmy. Ha. Fajnie. Ale dobra, mniejsza. Tutaj mamy teraz karty. Okej. Okej, czyli tutaj ciężko mi to wytłumaczyć, ale chyba wykrywający się kruk, żółw i beehive. Okej. Okay. Kiedy zostanie zaatakowane, dobierasz pszczołę. O, okej, okay, czyli tutaj mamy pszczoły, które po prostu działają tak, że to jest 1 na 1 sruwające. No, tutaj po jednej turze to się przekształca w coś lepszego. Wezmę tak, kruka. I dobra, teraz plecak, ale mamy trzy rzeczy, więc chyba to nie ma sensu. I to miejsce, więc tak. Skały ofiarne. Biorę to, co zdobyliśmy. Okej, okay, ale wiecie co, chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Co jeśli wrzucę to na to? Wiecie, to ma takie przekształcanie się, jakieś ewolucje. Więc co jeśli poświęcimy to i te ewolucje dostanie... Nasza modliszka. Wiecie, po prostu ta modlicha okazuje się potężniejsza niż się spodziewałem, więc chcę wykorzystać w pełni jej możliwości. Nie jest lepsze rozdanie. Co my tu mamy? Żaby 1 na 2, okej. Okay.
Jak mógłbym kozyń by użyć, ale czy tego chcę na pewno? Nie. Dobra, zagram wiewiórę po prostu. Czekając na odpowiednią okazję. I co my tu mamy? Wąż i trujący wąż. Okej. Okay. To tu jest idealne miejsce na. A jak to się nazywa? Tak poważnie brakuje słów. No modliszkę. Tak, to chciałem przekazać. A póki co rzucam właśnie jego. Dzyń. Halo, czy... Chwila, to będzie, że są po prostu mnóstwo różnych wąszów? Tak, to... Nie poświęcimy tego w ten sposób. Tak, nie wiem, czy jest to sensowne. Ale zobaczymy. Gorzej, że tak, w sumie to... Ja to przegram, patrzcie. A, okej. Okay. Jak rozczarowująco. Ale dobra. Nie narzekaj tam gościu. Ja się jeszcze uczę w to grać. I... Dobra. Znowu jakieś karty. Żaba. Warren, nie wiem co to jest. A w sensie, to jest chyba jakieś takie Nora. Przepełniona Nora. Tworzy królika, kiedy jest zagrywana. Okej, okay, a tutaj żółw. I jak to działa? A, czy mogę tworzyć króliki po prostu. Zagrywam. Nie wydaje mi się to jakieś super dobre. Ale nadal. Może da się z tego zrobić dwa poświęcenia, to wtedy będzie fajne. I teraz tak, ognisko, plecak, ale tam nie ma sensu. Tutaj też nie ma sensu, poza tym jest jakiś taki niebezpieczny znaczek. Nie wiem nawet co to za znak, ale wygląda niebezpiecznie. Więc rozumiecie, nie pójdziemy tam. I w takim wypadku idziemy tutaj. Ciepłe światło ogniska było bardzo witającym widokiem. Coś tego typu. Okej. Okay. Chociaż 10 głodnych oczu przyćmiło trochę to powitanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to najłatwiej przetłumaczyć, wiecie o co chodzi. Ale tak, ogrzej stworzenie przy ogniu. Ogrzejesz stworzenie przy ogniu? Wzmocnisz jego zdrowie? Powiedział jeden. Okej, okay, i... weź kogoś innego. Okej, okay, nie musisz powtarzać. A tylko kogo? Szczerze mówiąc, tutaj... Można powiedzieć, że... O, jak myślę, trzech kandydatów. Mantis, Child 13 i Adder. Ale chyba Mantisa? Nie wiem. W ogóle nie wiem, czy warto, bo wiecie, on ma jakąś tam ewolucję. Dobra, zaryzykuję z dzieciuchem 13. Przetrwańcy by mieli rację odnośnie płomieni. Wzmocniły życie tej kreatury. Widząc, że kilku przetrwańców, droll, nie jestem pewien, ale ogólnie widząc coś nie tak, to po prostu szybko uciekłeś ze swoim dzieciakiem 13. W sumie byłem głupi, gdyby mi coś się stało, to potem pluł sobie w brodę już cały czas. Ale mniejsza, a co tu mamy? Jaka atakuje takimi rzeczami? Okej, okay, Coyot, Kingfisher. O. Ja jakie mam rozdanie? Szczerze to nie najgorsze. Tutaj Stout. Tutaj niech będzie. Fajnie, takie w porządku. Okej. Okay. Dużo tego niestety. Tak, wiewióra czy karta? Karta. Oczywiście, że Grizzly. Co lepszego mogłem dostać?
Dużo drogich kart, a za mało tanich. No i przegram teraz. Jestem tego pewien. Nie, jeszcze nie. Ale dobra, Wiewióra może, może. Chociaż, dobra, Wiewióra i tak nic nie zmieni, bo nadal... Nie mam karty za jeden. Więc żeby coś tutaj zrobić, musiałbym poświęcić Stouta. Jak poświęcę Stouta, to przegram. Chociaż, dobra, głupi jestem. I to bardzo. Jeszcze na wszelki wielki, tak? Ja jestem naprawdę głupi, bo zapominam tych swoich możliwościach. I to bardzo. Ale i dzieciak 13. Przydałoby się mieć mniej chyba tych kart. Ale dobra, wygrałem. Tak, zdecydowanie lepiej chyba grać na mniejszą talię, ale taką potężniejszą. A teraz kolejny nowy symbol. Zostałeś zatrzymany wzdłuż trasy przez trapera. Ciężko mi to teraz przetłumaczyć na polski. Ale tak patrzę, no to może jakiegoś wyskładającego pułapki, jakiegoś łowcę myśliwego? Możliwe. A w końcu próbującego pozbyć się swoich skór. Było coś niepokojącego w jego wyglądzie. Ale szybko zostałeś rozproszony przez jego towary. I kolejną maseczkę ubrał. Chcesz zobaczyć moje skóry? Okej. Okay. Trapper handlował w zębach. Okej, okay, nie przeczytałem niestety do końca, bo przez przypadek klikłem. Było ono zdobywane za... Zadawanie obrażeń większych niż były potrzebne, by wygrać mecz. Okej, okay, czyli to tłumaczysz, co tam do miseczki wlatywało. I co, czym my tu walczymy w ogóle? Walczymy na zęby, okej. Okay. Tak. Weź tą skórę, za darmo. Wiedziesz tam jakość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. Nawet nie wiem o co chodzi, ale dobra, wezmę wilczą skórę i na tym musimy zakończyć. Odchodzisz od razu, już? Proszę. Ale kupiłem wilczą skórę, no i nie mogę. Nic więcej. Dzięki za biznes. Mężczyzna, zapewni cię co do wartości tych skór. Wydawało się bezużyteczne w walce. Ale wspomniał kupca dalej na ścieżce, który znacznie cię za nie wynagrodzi. Okej. Okay. Ale chwila, czekajcie, czy to oznacza, że one będą mi zapychać rękę? Możliwe teraz. Pójdziemy tutaj, bo nie mam żadnych przedmiotów, które mogą nas ratować. Tak będzie chyba lepiej. I Wiewióra, oczywiście, że Wiewióra. I koza. To jest najlepsze. I... Nie podoba mi się to. Nawet bardzo. Okej. Okay. Okropny smród zaatakował twoje nozdrza. I... Zmusił twoje gardło, nie wiem, czy do zamieszania się, do kaszlu, czy coś takiego. Halking, czyli taki, nie wiem, chyba rosły mężczyzna. Siedział przy jeziorku z stopami zanurzonymi w mrocznej wodzie. Wyciągnął hak ze sterty zgniłych ryb i powstał. Okej. Jestem rybakiem. Idź łowić. Okej. Dobre dobranie. O, no w miarę tak. Co my tu mamy? Kingfisher. Dobra, to naprzeciw Kingfisher fajnie byłoby rzucić coś mocnego. O, i przy okazji mam Grizzly'ego. Idealnie. Idealnie, wiecie co? My tu wygramy. Ja czuję, że możemy to wygrać. Patrzcie. Wiewiórka w zamian za kozę.
Korza w zamian za Grizzly'ego. I Grizzly jest na polu, na którym nic nie może mu przeszkodzić. Bo Kingfisher będzie bił we mnie, w czasie kiedy Grizzly będzie bił ponad niego. Która ryba? Ciężko wybrać. Co? Nie podoba mi się ten znaczek. I to bardzo. Ale dobra, weźmy wiewiórę. I tak, przygotujmy kolejną rzecz. Świeża ryba. Czemu świeższa ryba? Łatwy wybór. Co? Nowa ryba. Łatwy wybór. Okej. Okay. Wiecie co? Zrobię coś strasznie głupiego. I to tak totalnie głupiego. Weźmy wiewiórę i postawimy tutaj, bo ja się boję tego efektu. Weź nową rybę. Łatwe. O. Halo, co? Za szybko. Zbyt wcześnie. Chwila, co? Halo, co się stało? Ale powie ktoś co się stało? Okej. Okay. Ja nie rozumiem. I powiem szczerze, że nie podoba mi się to. Nie, bo dziwne zagranie, szczerze, jeśli to tak miało wyglądać, to tutaj trzeba zginąć. Idź łowić. Okej. Okay. Dokrótce. Dobra, trochę to takie creepy. Ale tak, nie ma czym się przejmować. Jak widać, chyba to jest część wszystkiego. Jeszcze nie umarłeś, nie zginęłeś. To nie jest czyściec. Chociaż możesz o tym myśleć w taki sposób. Zanim przepadniesz, muszę poprosić cię o przysługę. Chciałbym pamiątkę. Twoja własna karta śmierci. Na razie jest dosyć pusta, czyż nie? Popracujemy wspólnie, żeby się tym zająć. Chciałbym, żeby to była perfekcyjna pamiątka ciebie. Tu masz trochę kart ze swojego słabego deku, czy swojej słabej talii. Możemy wykorzystać je w dobry sposób. A, proszę, wskaż kartę, z której chcesz wyciągnąć koszt. Dwa albo dwa. To, co mnie zgubiło w tej talii. To niech będzie, że z żółwia. Koszt dwóch krwi z rzecznego podgryzacza. Oj, Svendron, to... Dajcie chwilę, bo to mruganie mi tutaj wkurza. I kolejny raz. Tym razem użyjemy siły, czy potęgi i zdrowia. Numery. Okej. Okay. Nie rozumiem, co się tu dzieje, ale okej. Okay. 4 potęgi i 6 życia od Grizzly'ego. Teraz wybierz kartę, z której weźmiemy znaki. Łatwe, to są 2 znaki. Znak rozdwojonego uderzenia i znak fledgling, nie wiem, ale okej. Okay. Ale to jest, powiedzmy, znak ewolucji od modliszki. Nigdy nie spytałem cię o twoje imię. Okej. Okay. Nazwać kartę. Ja, dobra, jako że pierwszy raz zlamiłem totalnie i przegrałem, chociaż wydaje mi się, że to gra celowo zrobiła. Mówię szczerze, wydaje mi się, że to było celowe. To nazwijmy to Starki po prostu. Starkej, tak.
Teraz jest tylko jedna ostatnia sprawa. Portret. Nie, nie jestem. Nie jestem gotowy, tajemniczy gościu. Nie musisz się uśmiechać. O co zaczynamy ponownie? Czy znowu tu jesteśmy? Kolejny pretendent. Tak chyba to najłatwiej określić. Może to jest czas. Może jesteś w stanie zrozumieć kości. Ten resourceful, czyli taki pełen zasobów opos, kosztuje 2 kości. Kości dostajesz, gdy jedno z twoich stworzeń ginie z jakiegokolwiek powodu. Za śmierć swojego stworzenia zdobyłeś kość. Stracisz jej, dopóki jej nie wydasz, lub bitwa się nie skończy. Okej, dobra, fajnie, nowa mechanika. O, a ten znowu śpi. Okej, to w sumie było głupie. Bardzo głupie. Więc teraz zagramy trochę inny sposób, żeby to... żeby przeciwdziałać. Mamy 2 kości, więc mogę tutaj oposta tak zarzucić. Gorzej, że ten teraz zaraz też padnie. Ale okej. Dobra, ale patrzcie, nowa mechanika. Mam teraz mechanikę używania kości. To co następne będzie? Mamy krew, kości, to co teraz będą łzy? Nie, wiecie, ja je sobie robię, ale tak, no serio, co jeszcze ty chcą dodać? A, dobra. I tak. Teraz skoro wiemy, do czego służą te zęby i wiemy, że są one dodawane po tym wszystkim, za każde nadmiarowe obrażenia, to wiecie co, musimy po prostu wyłożyć tego jak najwięcej, żeby tylko uzbierać. Nie, nie wiem, czy to jest przydatne oczywiście, ale tak. O. Zapomniałem twoje figurki. Wstawaj i przynieś ją do mnie. Okej. Okay. Jest obok sejfu. Okej. Okay. A właśnie, a propos... mniejsza. Zrozumiałem, ale chwila. Wilcze szczenie. Wiewiórka. Tutaj wcześniej tego nie było. Wiewiórka obok wilczego szczenięcia. Tak. Co jest? Powiem wam szczerze, coś się porządnie zepsuło. Tak teraz dopiero zobaczyłem, że w ogóle... Dzięki. Tak, właśnie, że w ogóle dźwięki nie są przechwytywane. Więc wybaczcie za co. Początkowo było dobrze, ale nagle teraz dostałem powiadomienie. Ale dobra, zapamiętam to sobie. I coś jeszcze tutaj w ogóle ciekawego jest? Tak, wiem, że niektórych może to irytować, będę tak chodził, klikał we wszystko dosłownie, ale no, chcę po prostu wiedzieć, czy coś się tutaj zmienia. Nie, dobra. Takie głupie chodzenie i klikanie w byle co chyba nie ma sensu, więc... Chyba po prostu weźmy tą figurkę. No więc kontynuujmy. Chyba jest nie taka sama, może trochę podobna, ale wydaje mi się, że inna. Nie najlepszy kojot. Ma to być taki średniawy kojot, ale człowiek mógł się spodziewać za tylko 4 kości. A 2 na 1 za 4 to wydaje mi się trochę drogie, no ale okej, dobra, co ja to bym narzekał. Nefarious Rattler, czyli to jest grzechotnik. A delikatne stworzenie. Jeśli coś przeżyje jego
okropne kuły. I... nieśmiertelny karaluch. Powraca do twojej ręki po zginięciu. 1 na 1 za 4. Fatalne, ale... unkillable. Bierę. Zawsze do niego coś, co będzie mogło wracać. Wiesz co? Możesz sobie wstać ponownie. By twoja krew dobrze płynęła. Okej, ale... A chyba to wcześniej nie powinienem wstawać, chyba że tak po prostu. Nie jestem tyranem. Możesz wstać dosłownie zawsze, kiedy mapa jest rozwinięta. Pozwala mi to zaplanować twoje następne spotkanie. Ale trzymaj swoje ręce z dala od moich... od moich rzeczy. Okej, ej. Chciałbym kliknąć sobie tu po prostu... przez przypadek kliknąłem tutaj. 2, 7, 3. Dobra. Szczerze, po prostu chciałem kliknąć tutaj na różne rzeczy, otworzyła się książka, no okej. Okay. Chciałem coś sprawdzić, ale tutaj proszę, otworzyło się i od razu mamy tutaj jakiś kod. 3 cyfry, tu mamy safe, sprawdźmy to. 2, 7, 3, czy pasuje? Pasuje i mamy nową kartę. Okej. Okej, kolejna gadająca karta. Odłóż to. I klucz. Ale dobra, mam gadającą kartę. Wybacz, że nie tłumaczyłem, ale tak. Byłem trochę, powiedzmy, oszołomiony tym wszystkim przy okazji. Ten klucz tu nie pasuje, a... Dobra, tutaj coś jest, może. Okej. Okej, to nie było trudne. I co to jest? Skink. Zapomniałem, że to tam włożyłem. No bardzo dobrze, możesz to dodać do swojej talii. A ja dam ci takiego raz na jakiś czas. Okej. To rozwiązaliśmy, tutaj jeszcze jest następne. Okej, nie ogarniam, ale okej. Klikam byle co i nagle się rozwiązało. Mniejsza. Widziałem, że tam coś jest, ale pozwólcie, że po prostu na razie tego nie będę ruszał. Nie chcę tak wszystkich nowości naraz sobie rzucać. A więc tak. W następnym odcinku po prostu weźmiemy to jeszcze raz i tam zobaczę wtedy. A póki co mamy jaszczurkę, więc cieszmy się nią. I w ogóle ciekawe, nie mogę podejrzeć swojej talii tutaj. Wydawało mi się, że był jakiś sposób na podejrzenie talii. Ale dobra, mniejsza. Idziemy dalej i co my tu mamy? Kami może pomóc się wydostać z ciężkich miejsc. Ja, czy to jest kamień w butelce? Aha, czyli może by kamienia w butelce. Dobra, czemu nie? Okej, czemu nie? Się zobaczy. A póki co tak, jeszcze jedno mogę. Znowu ty? Oczywiście. Nasz kolega mnie uwolnił. Cóż, ja tak właśnie powiedziałem. Jak to zrobić? Masz plan? Mamy. Inny przyjaciel tutaj. Musisz sobie... Nie nazwałbym go przyjacielem. Ale wydaje mi się, że my jesteśmy głęboko w tym razem. Nie ogarniam, o co chodzi, ale okej. I tak, co my tu mamy przy okazji? Jakości 1, 2 i...
Smród jak u skunksa. Okej. Mamy Sparrow i Coyote. Okej, okay. Coyote nie dobije nam Stouta, więc tak. Stouta chodzimy tutaj. Jesteś pewien? No tak, jestem pewien. Stout nam dobije Coyota w następnej rundzie. Będzie ranny, co prawda, ale tak. Wystarczy. Dobra, karta czy wiewióra? Oczywiście, że wiewióra, mam za mało wiewiór, więc... Gramy. Którego na razie postawię oczywiście naprzeciwko gołębia, bo gołąb lata, ale nie jest podwodny, więc da się go dobić w ten sposób łatwo. I okej, teraz... A dociągnijmy kartę. Ja widzę, w którą stronę to idzie. Poddaję się. Możesz zaakceptować moje poddanie. Albo możesz zakończyć ten mecz powolną drogą. Powrotem w grze, ale wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest jakaś pułapka. Ale dobra, wezmę. I co to powoduje? A, czyli po prostu koniec. Wiecie, no... Może to była zła decyzja, bo w sumie nie uzbierałem zębów przez to. Ale okej. Niech tak zostanie. A póki co idziemy tutaj i... Co? Ale dobra, zaraz zobaczymy. Regal, czyli jakiś royalny, albo taki szlachetny. Mój to chyba był łoś. Stworzenia dziczy rozstępują się dla niego. O co chodzi? Hefty. At the end of the owner's turn, a card bearing this sigil will move in the direction script in the sigil. Okej, czyli się zawsze przesuwa w jedną stronę i innych ze sobą przesuwa. Ciekawe. Dobra, 3 na 7 za 3 drogi. Ja szczerze bym wziął chyba swoją kartę, jak tak widzę. I teraz to jest ciekawe, muszę przyznać. Czyli każda porażka, powiem w mojej teorii, na razie z tego co rozumiem, teraz jak to zobaczyłem. Czyli każda porażka pozwala nam stworzyć jedną kartę, którą potem możemy napotkać. Żeby ona nam pomogła na dalszej drodze. Okej, okay. Za 2, 4, 6 z ewolucją i czymś takim? Oczywiście, no biorę. Wow. I szczerze powiedziawszy, mogłoby to być dobre zakończenie tego epizoda. Ano, mogłoby być. Jednak zanim to jeszcze chcę sprawdzić. O, tam jest jakiś nowy znak. Właśnie chciałem powiedzieć, że chcę przyjść tutaj sprawdzić, co się stanie, jeśli przyjdziemy tutaj z pełnym plecakiem. Ale z drugiej strony... Tam jest nowy znak. Ach, tak są takie nowości i ciężkie moralne decyzje. Na sobie moralności wtedy żadnej nie ma, ale po prostu ciężkie decyzje. Zobaczyć coś nowego, albo zobaczyć, czy da się zepsuć grę. I co się stanie, jak pójdę gdzieś, gdzie nie mogę nic zrobić. O kurczę, nie wiem. Nie wiem, co bardziej mnie interesuje. Ale dobra, wiecie co? Mamy tak już 39 minut prawie, więc ja na tym zakończę. Tak wyjątkowo krócej. I tak, bardzo mi się podoba ta gra, muszę przyznać. Więc bardzo wam dziękuję też za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało wam też. I cóż, następny odcinek będzie zdecydowanie, przynajmniej jeszcze dopóki nie zemścimy się na tym, co nas dzisiaj pobił, tym rybaku, czy jak to się nazywał, to tak miał mnóstwo niedźwiedzi. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, no i hej, hej!